Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Zabytki z subregionu płockiego odzyskują dawny blask. Mazowieckie gminy walczą o czyste powietrze. W Skaryszewie nad Kobylanką powstanie rekreacyjny bulwar. Gmina Zawic i Drobin wymieni piece. Pociągiem po Europie. 83 mazowieckie skarby architektury mogą w tym roku liczyć na wsparcie samorządu województwa. 14 z nich to obiekty z subregionu płockiego. Pula pieniędzy przeznaczonych na ratowanie zabytków w tym roku wyniosła 6 milionów złotych. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w zabytkowym kościele w Płocku-Radziwiu, remont kościoła parafialnego Świętej Trójcy w Wyszogrodzie czy dachu w budynku przy ulicy Kolegialnej 8 w Płocku, dawnym Hotelu Polskim, to zaledwie kilka spośród 14 perełek architektury z subregionu płockiego, które zdobyły dofinansowanie z budżetu Mazowsza. Samorząd województwa na ratowanie mazowieckich zabytków przeznaczył w tym roku w sumie 6 milionów złotych. W tej chwili uzupełniamy tę kwotę jeszcze o listę rezerwową, także w sumie to będzie około 8 milionów złotych i kilkadziesiąt zabytków. Na pewno około 50 z całego Mazowsza zostanie dofinansowanych do prac takich właśnie rewitalizacyjnych, konserwatorskich. No większość z nich to są obiekty sakralne, ale są też dworki, zabytkowe domy, budynki. Więc to jest po prostu program, który służy uratowaniu tego wielkiego dziedzictwa kulturowego, historycznego, które mamy tutaj na Mazowszu. Oczywiście potrzeby są znacznie większe, bo wniosków przyszło na 26 milionów złotych, więc będziemy kontynuowali ten program w przyszłych latach. Subregion Płocki na ratowanie historycznych, kulturalnych i architektonicznych pereł otrzymał w sumie 900 tysięcy złotych. Płocka Bazylika Katedralna otrzymała dotację z samorządu województwa mazowieckiego w tym roku na ławki. Wyposażenie drewniane kościoła katedralnego jest ciekawe i ma już ponad 100 lat. Projektował je Stefan Schiller, wybitny architekt. Mamy takie perełki jak stalle, czyli te miejsca, które są w prezbiterium, ambonę, jak również meble w zakrystii. Ale także są i ławki. Ławki, wbrew pozorom, w katedrze służą nie tylko do uroczystości religijnych, ale także mamy wiele koncertów, więc tym bardziej cieszę się, że te remonty obejmą wszystkie ławki, które się znajdują te stabilne, te z oparciami. O własnych siłach zrobilibyśmy 1/4 tego, co robimy w tej chwili, dlatego to wsparcie umożliwia, że tak powiem, większy, szerszy zakres prowadzenia prac. To jest już drugi etap pracy w parafii Sobowo, z której pochodzę. Pierwszy etap to było 827 tysięcy złotych. Od 2016 roku robimy remont kościoła, a dzisiaj będziemy z tych środków 70 tysięcy złotych będziemy kończyli remont dachu kościoła i wymianę pokrycia dachowego. Zabytki z subregionu płockiego, które odzyskają dawny blask, mogą także pochwalić się certyfikatem Cenny zabytek. Jest on przyznawany przez samorząd województwa mazowieckiego. Oznaczone nim zabytki to obiekty, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza oraz mają wyjątkowe znaczenie dla regionu. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz poprawa jakości powietrza to efekty, na jakie mogą liczyć mieszkańcy kolejnych 4 mazowieckich gmin, do których trafi unijne wsparcie na wymianę pieców i odnawialne źródła energii. Blisko 5 milionów złotych wsparcia na wymianę pieców na niskoemisyjne urządzenia grzewcze otrzymają 4 gminy: Chynów, Grodzisk Mazowiecki, Sochaczew i Nadarzyn. Dzięki funduszom unijnym budynki przejdą termomodernizację, a na niektórych z nich zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Te projekty dotyczą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia emisji pyłów, dotyczą całego zakresu wymiany pieców, ale też instalacji odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, czyli wpisują się w taką ogólnoeuropejską politykę ograniczenia emisji, ograniczenia zapylenia.
W ramach przedsięwzięcia w gminie Chynów zainstalowane będą nowoczesne ekologiczne kotły na gaz, pelet, zgazowujące drewno i piece olejowe. Gospodarstwa domowe zyskają także instalacje odnawialnych źródeł energii w postaci pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych. Jest to dotacja ponad 1,5 miliona złotych. Skorzysta z tego około 101 gospodarstw domowych, gdzie rzeczywiście będzie to miało znaczący wpływ na terenie gminy po prostu w jakości powietrza i ochrony środowiska. Podobne zmiany czekają także Grodzisk Mazowiecki oraz Sochaczew. Nasza gmina, Grodzisk Mazowiecki, otrzymuje dofinansowanie w wysokości 1,5 miliona złotych niemalże z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów gminnych. Są to zarówno mieszkania komunalne, jak i obiekty użyteczności. Zostaną one wykorzystane do wymiany źródeł ciepła. Likwidujemy w dalszym ciągu kopciuchy, czyli piece ogrzewane, opalane węglem. Przechodzimy na paliwo ekologiczne, na gaz przede wszystkim. Poza tym w ramach tych środków będziemy również realizowali docieplenia budynków i również myślimy o fotowoltaice, także ona tam też jest uwzględniona, co zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy. Jesteśmy beneficjentami kwoty ponad 1 000 000 złotych, dokładnie 1 100 000, które przeznaczymy na wymianę pieców w 25-7 domach jednorodzinnych mieszkańców Sochaczewa. To są bardzo ważne inwestycje nie tylko z punktu widzenia tych mieszkańców, którzy dzięki dofinansowaniu wymienią sobie piece na piece gazowe, ale to jest bardzo ważna inwestycja też w skali naszego całego samorządu. Kolejni mieszkańcy podjęli decyzję, żeby wspólnie działać na rzecz ochrony środowiska. Te trendy są bardzo ważne dla nas, o tyle łatwiej nam będzie później realizować ewentualnie już szersze projekty z kolejnymi dofinansowaniami, a na takie, nie ukrywam, bardzo liczę. Ambicję w ograniczaniu niskiej emisji ma również gmina Nadarzyn, która chce pozbyć się starych kotłów węglowych. Smog staje się powoli coraz większym problemem również gmin podwarszawskich, dotyka to również Warszawy, ale także i Nadarzyna. W związku z tym jest to bardzo, bardzo ważny program, dbanie o ekologię, o czyste powietrze. Wszystkie programy OZE cieszą się u nas bardzo dużą popularnością. Kwotę, którą dzisiaj otrzymamy w ramach umowy, to 611 tysięcy złotych przeznaczona na program Czyste Powietrze. Dotyczy to przede wszystkim wymiany pieców gazowych na mniej emisyjne oraz termomodernizacji. Do programu zgłosiło się i zostało przyjętych, zgłosiło się znacznie więcej, ale zostało przyjętych 28 osób. Mniej więcej połowa jest to wymiana pieców, połowa dotyczy termomodernizacji. Szkodliwość smogu to w obecnej chwili jeden z najważniejszych problemów do rozwiązania. W związku z tym coraz więcej mazowieckich samorządów i instytucji promuje działania, których celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Skaryszew, stawiając na rozwój, chce stworzyć miejsca wypoczynku, a także rekreacji dla mieszkańców. Stąd pomysł na bulwary nad rzeką Kobylanką i odtworzenie zabytkowej chaty przypominającej o tradycjach miejscowości. Projekt otrzyma wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego. Długie alejki z ławeczkami, tężnia solankowa, a do tego ciąg spacerowy o długości około 3 km oraz ścieżka dla rolkarzy i rowerzystów to pomysł na zagospodarowanie terenu nad Kobylanką w Skaryszewie. Projekt w postaci rekreacyjnego bulwaru, na którym odpoczywać będą mogły całe rodziny, otrzymał wsparcie z budżetu województwa. Na realizację inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 2 milionów złotych. To jest ważny projekt w ramach tego instrumentu ważnych inwestycji dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Cieszę się niezmiernie, że te pieniążki trafiają do gminy Skaryszew. Przy okazji gratuluję też umiejętności obszernego jakby uargumentowania tego wniosku, bo tutaj zgodność, jeżeli chodzi o zarząd województwa, była wszystkich członków zarządu. Dziękuję kolegom i cieszę się, że te pieniążki spływają tu właśnie do gminy Skaryszew, która tak aktywnie ostatnimi czasy sięga po finansowanie w ramach instrumentów wsparcia i nie tylko do samorządu województwa mazowieckiego. Jak zauważa burmistrz Dariusz Piątek, bulwar połączy kilka znaczących miejsc dla Skaryszewa i wykorzysta to,
co w nim najcenniejsze. To jest taki pierwszy etap koncepcji rozwoju Skaryszewa, który wiąże się przede wszystkim ze stworzeniem atrakcji też turystycznej i rozwojowej dla samego miasta i gminy Skaryszew. Oprócz tego, że oczywiście powstanie ciąg pieszo-spacerowy, to również będzie w ramach tego projektu wykonane inwestycje związane właśnie z rozwojem turystyki, z rozwojem tej części sportowo-rekreacyjnej, bo tutaj też te bulwary będą naturalnie położone nad, nie tylko nad samą rzeką Kobylanką, ale one są połączone z chociażby z naszymi obiektami sportowymi. Chcemy, żeby to wydarzenie też, znaczy ten projekt kojarzył się również z taką częścią kulturalną, żeby to była też kontynuacja tego, co ostatnio nam się udało zrobić, czyli stworzeniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i żeby to nie był tylko i wyłącznie sam budynek, ale żeby ten budynek był połączony z tą częścią, na której tak naprawdę duże imprezy Skaryszew się odbywają, więc tutaj też ten element kulturalny będzie. A poza tym, Szanowni Państwo, no chcę wykorzystać walory te, które Skaryszew już ma, czyli chociażby powiązanie ze wstępami, z tym, że jest to naturalne miejsce, gdzie można nabyć w tym dniu czy obejrzeć konie. I chcielibyśmy do tej tradycji też tą strefą rekreacyjno-turystyczną przede wszystkim nawiązać. Inwestycja ma być realizowana w Skaryszewie w ciągu 2,5 roku. Na razie będzie wyłoniona koncepcja, a potem powstanie projekt i wreszcie sama budowa bulwaru. Całkowity koszt inwestycji to 4 miliony złotych. Eksperci, naukowcy, lekarze, samorządowcy, a także mieszkańcy w sprawie smogu mówią jednym głosem. Zanieczyszczenia powietrza to zagrożenie realne, z którym należy walczyć. Ważny krok w tej kwestii podejmuje samorząd województwa mazowieckiego, przeznaczając środki na ekologiczne projekty. Tym razem skorzysta z nich gmina Zawidz oraz miasto i gmina Drobin. Gmina Zawidz oraz miasto i gmina Drobin otrzymają wsparcie na wymianę węglowych źródeł ciepła na niskoemisyjne, nowoczesne urządzenia grzewcze. Dzięki środkom unijnym wykonana zostanie także termomodernizacja budynków i montaż paneli fotowoltaicznych. W sumie projekty te otrzymają ponad 2 miliony złotych dofinansowania. Są to programy, które wpisują się po pierwsze w walkę ze smogiem, po drugie w ograniczenie zużycia energii, po trzecie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, no i generalnie wpisują się w ten cały proces, który się toczy w tej chwili nie tylko na Mazowszu, ale w całej Europie, czyli budowanie czy poprawianie efektywności energetycznej, ograniczanie emisji, czyli walka z ociepleniem klimatu z jednej strony, no i walka o czyste powietrze z drugiej, walka ze smogiem. I tak na terenie gminy Drobin wymienione zostaną niebezpieczne dla środowiska urządzenia grzewcze. Ponadto w ramach projektu kilka wielorodzinnych budynków przejdzie termomodernizację. Udało nam się pozyskać środki na walkę z niską emisją. Projekt zakłada wymianę, montaż nowych kotłów w domostwach naszych mieszkańców. Około 20 przydomowych kotłowni zostanie zmodernizowanych. Również zakładamy docieplenie, termoizolację 3 bloków w Drobinie przy ulicy Padleskiego, jak i również wybudowanie nowej, ekologicznej, ekonomicznej kotłowni miejskiej, która właśnie ogrzewa osiedle bloków Padleskiego. Natomiast w Zawidzu zmodernizowane zostaną kotłownie w 48 domach jednorodzinnych. Zostanie zainstalowanych 31 pieców na gaz i 17 na pelet. W 12 domach jednorodzinnych przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne, w tym modernizacja kotłowni. Poza tym na 8 budynkach mieszkalnych zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji, a także do obniżenia kosztów wytwarzania energii cieplnej. Rachunki za prąd, które wcześniej przed instalacją tych urządzeń wynosiły rzędu 500-600 zł, dziś to jest dosłownie kilkadziesiąt złotych. 45 tysięcy.
tyle osób rocznie umiera w Polsce z powodu narażenia na zanieczyszczenia powietrza. Na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy 36 znajduje się w naszym kraju. Dlatego każdy projekt zmierzający do poprawy tejże sytuacji jest niezwykle istotny. Na działania związane z poprawą jakości powietrza Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 miliardów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Anna Orłowska z powiatu sochaczewskiego i Adam Fortuna z Warszawy już niebawem wybiorą się w podróż po Starym Kontynencie. To efekt wygranej w pierwszej edycji konkursu przez Europę z biletem Interrail, organizowanego w ramach projektu U-Mobil. Anna Orłowska z Kozłowa Biskupiego podróżuje po całym świecie. Była już chociażby w Stanach Zjednoczonych czy Australii. Nie wie, jak to się stało, że dotąd nie udało się jej odkryć Starego Kontynentu, choć bardzo tego pragnęła. Nic straconego. Będzie mogła spełnić marzenia, gdyż to właśnie ona wraz z Adamem Fortuną z Warszawy zostali zwycięzcami pierwszej edycji konkursu przez Europę z biletami Interrail, organizowanego w ramach projektu U-Mobil. Dlaczego to ja wygrałam? Nie wiem dokładnie. Myślę, że bardzo duże znaczenie mogła mieć moja odpowiedź na pytanie, dlaczego chcę dzielić się z innymi moją podróżą, a chcę się z nimi dzielić, dlatego żeby pokazać im, że da się wyjść do świata i można się odważyć podróżować, bo ludzie często siedzą w domu, chodzą do pracy, wpadają w taką swoją rutynę i zapominają o tym, że tam jest świat, a jeżeli pamiętają o tym, że jest, to często się boją i pokazać im, że ten świat wcale nie jest taki straszny, jak się wydaje. Będę jechała na Słowację, do Czech, do Włoch, do Modeny i do Niemiec i może gdzieś jeszcze po drodze zobaczymy, gdzie mnie szczęście zaprowadzi. Bardzo chcę odwiedzić muzea, dlatego że generalnie w Stanach jest tego dużo mniej i nie było mi dane obcować z kulturą aż tak bardzo, jakbym chciała, a Włochy są bardzo bogate w muzea, tak samo jak Niemcy i generalnie to zachodnia Europa, więc muzea i naturę, jak mi się uda po drodze z okna pociągu. Lubię podróżować. Podróż pociągiem to jest najlepszy sposób, żeby przemieszczać się między miastami. Od dziecka lubiłem zwiedzać, no i to myślałem, że to będzie dobry sposób, żeby się wybrać w podróż po Europie, pozwiedzać. Wybrałem Czechy, Słowację, Włochy i Niemcy, no i oczywiście Płock. W Czechach planuję odwiedzić Brno, bo stwierdziłem, że jest to dość duże miasto z bogatą historią, więc myślę, że to jest warto odwiedzenia. Interesuję się trochę architekturą, więc myślałem, żeby oglądać właśnie jakieś stare budynki, które przedstawiają historię architektury. W Czechach i na Słowacji jest dużo zamków, również są stare miasta, które są podobne do naszych, więc pomyślałem, że to będzie dobry pomysł. Zwycięzcy konkursu otrzymali bilety Interrail Global Pass, ważne przez 22 dni, które pozwalają odkryć 40 tysięcy miejsc i podróżować koleją przez 31 krajów. Zadaniem zwycięzców konkursu będzie odwiedzenie co najmniej 5 z 7 miast regionów, w tym Płocka, biorących udział w projekcie. Ania i Adam swoje wrażenia, doświadczenia i ciekawostki z podróży będą zamieszczali w mediach społecznościowych lub na blogach. Adam relacje z podróży będzie publikował z hashtagiem Best Trip Ever, natomiast Ania pociąg zwany ciekawością. Przy takich konkursach zawsze bierzemy udział. Jest to dla nas bardzo ważne, aby również to wrażenie pozytywne o spółce zostawało. Wiemy, że to jest transport ekologiczny, przyjazny środowisku, szybki, bezpieczny i solidny. Celem inicjatywy realizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Koleje Mazowieckie jest promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie oraz zachęcanie ich do podróżowania środkami publicznego transportu zbiorowego. Przez Europę z biletami Interrail to jeden z trzech konkursów zorganizowanych w ramach projektu U-Mobil, współfinansowanego w ramach projektu Interreg Central Europe 2014-2020. Na skutek przemian cywilizacyjnych w pewnym momencie ludzie odeszli od podróżowania koleją, przesiedli się we własne samochody. No w konsekwencji to spowodowało wzrost emisji, zwłaszcza z silników spalinowych samochodów. No i teraz w ramach tej ogólnoeuropejskiej, a nawet ogólnoświatowej akcji
ograniczania emisji, ograniczenia zapylenia powietrza, wracamy do środków transportu publicznego o charakterze takim ekologicznym. Kolej jest takim środkiem transportu i zachęcamy różnymi sposobami do powrotu na kolej. W projekcie U-Mobil bierze udział 8 partnerów z 6 krajów Europy Centralnej. Całkowita jego wartość wynosi ponad 1 800 000 euro, przy czym dla Mazowsza to blisko 140 000 euro. A gdy bilety już wręczone Annie i Adamowi, pozostaje życzyć udanej podróży i niezapomnianych wrażeń. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu. Serdecznie zapraszamy na dożynki województwa mazowieckiego 8 września w Ciechanowie.